Może najłatwiej będzie, jak ja to opowiem na przykładzie jednego z moich pacjentów, który się zgłosił do mnie do psychoterapii lat temu, no powiedzmy z 6. Młody człowiek, lat 20 parę, bardzo inteligentny student, no nie będę mówił czego, żeby jakby za dużo szczegółów nie ujawniać, którego rozwój od w zasadzie dość wczesnych etapów rozwoju, od czasu kiedy miał kilka lat, rozwój płciowy przebiegał w sposób skomplikowany. To znaczy on mając lat kilka, trochę jak to dziecko z blaszanego bębenka. On postanowił, lepiej w ogóle, żeby nie dojrzewał, ale jeśli by już miał dojrzewać, to on bardzo nie chciał być chłopakiem. Tak? Raczej by chciał być dziewczynką, bawił się z dziewczynkami i to towarzystwo zdecydowanie bardziej mu odpowiadało. Chłopców raczej cierpiał od jakichś prześladowań. No oczywiście psychiatra zawsze sobie zadaje wtedy takie pytanie, no o co chodzi, tak? Czemu to jest tak, że ten chłopiec już wtedy jakoś no, nie mógł się odnaleźć w swojej roli męskiej. On był badany pod kątem endokrynologicznym, genetycznym. Nie stwierdzono żadnych istotnych, przynajmniej na tamte czasy, tak? Nie wychwycono żadnych istotnych nieprawidłowości. Natomiast tam była taka historia jego relacji z rodzicami, polegająca na tym, że ojciec był człowiekiem takim, który był kimś niezwykle impulsywnym, alkoholowym też, i kogo on się niezwykle bał. On był bardzo silnie związany z swoją matką, którą absolutnie idealizował. Ona była dla niego, można powiedzieć, całym światem, kimś takim, kto mu zapewniał poczucie bezpieczeństwa, kto, z kim on się czuł jakoś niezwykle blisko. Natomiast tego ojca się bał, ale też go od pewnego momentu zaczął traktować jako takiego wroga. I zaczął go no, mniej lub bardziej nienawidzić. Potem pojawiły się bardzo istotne problemy dotyczące zdrowia psychicznego w wieku lat nastu, tak? On miał epizod psychotyczny, głęboki, był hospitalizowany, tam się dużo różnych rzeczy działo. Trafił do mnie już w iluś letniej remisji, on objawów psychotycznych wtedy nie miał. Miał głównie objawy spolunacens, nad tym żeśmy jakoś tam pracowali. Ale też pojawiła się kwestia tego, że on, mając lat te 20 parę, nadal wyglądał jak super niedojrzały chłopiec, taki no powiedzmy w porywach lat 11-12 przed okresem pokwitania, co wynikało między innymi też z tego, że on nie akceptując swojej płci męskiej przez długi czas wyrywał sobie no tak owłosienie, tak? I jak potem doszliśmy do tego właśnie o co to chodzi i że być może jego obraz świata, który się ukształtował w dzieciństwie takiego biało-czarnego, tak? Że dobre kobiety, źli mężczyźni, z którymi się nie można identyfikować, bo są po prostu kimś no, obrzydliwym, zagrażającym i takim, że to w ogóle lepiej by się nie nadawać. Że być może ten obraz jest uproszczony. Być może, że to nie jest takie proste. I jeśli by się temu bliżej przyjrzeć, to być może w tym jego ojcu nie ma tylko złych części. Być może ten ojciec jakoś ma też coś dobrego w sobie. I jak on zaczął nad tym pracować, to proszę Państwa, no jakoś tak się zaczęło dziać, że on się na przestrzeni tych kilku lat kontaktu, można powiedzieć, zmężniał, tak? Czyli, że zaczął uprawiać jakieś sporty, zaczął chodzić na siłownię, zaczął się z tym ojcem jakoś lepiej dogadywać. Trudno mi powiedzieć, jak to daleko pójdzie, na ile on będzie w stanie nadrobić deficyty, czy te rzeczy, których się nie udało zrobić w wieku lat, kiedy miał lat 5, czy kiedy miał lat 10, czy 15, tego nie wiem. Ale w każdym razie to, co chcę przez tą historię opowiedzieć, to to, że jest możliwa zmiana. Że nasza płciowość, tak, czy nasza, też jakbyśmy rozmawiali o orientacji seksualnej, to nie jest rzecz statyczna, tylko nawet z punktu widzenia genetycznego, my też możemy modyfikować ekspresję genów w tym obszarze nawet w wieku lat w dorosłości. Tak? I to jest, myślę, rzecz, o której Państwo powinni pamiętać w tej całej dyskusji wokół czy to kwestii homoseksualizmu, czy kwestii transseksualizmu, ponieważ tam te zjawiska są, bądź tak jak w przypadku homoseksualizmu, traktowane jako coś statycznego, czyli że jak już ktoś tam miał jakieś, powiedzmy, to zaburzenia endokrynologiczne w trakcie ciąży, to już się jakby z tym absolutnie nic nie da zrobić. Tak jakby to był jedyny możliwa przyczyna homoseksualizmu, a tak nie jest, bo to jest, można powiedzieć, ilość czynników, które mogą się przyczynić do tego, że człowiek pójdzie w kierunku, jak to mówi psychoanaliza, rozwiązań homoseksualnych, jest cały szereg. I czynniki te biologiczno-genetyczne w takiej ciąży są jednym z nich, ale nie jedynym. I już odnosząc się tak sensu stricte do kwestii transseksualizmu,
myślę, że też sprawa jest złożona, że to jest znowu worek pojęciowy, do którego są wrzucane różne zjawiska. I teraz z psychiatrycznego punktu widzenia, to co być może Państwo powinni wiedzieć, że może być tak, że to co my nazywamy, to co się jawi jakby na pierwszy rzut oka transseksualizmem, czyli że człowiek jakby nie akceptuje własnej płci, może być formą czegoś, co jest nazywane, jakby, jeśli dotyczy innych obszarów ciała, jest nazywane dysmorfofobią. Tak? Czyli może być tak, że człowiek jest przekonany, że jego życie nie ma sensu i w ogóle nie ma szansy na nawiązanie jakichkolwiek sensownych relacji z innymi ludźmi, bo ma krzywy nos. Albo ma jakiś inny rodzaj defektu, jego zdaniem, w wyglądzie. I teraz jest takie myślenie, że jeśli ja będę się operował, jeśli będę zewnętrznie coś zmieniał, to rozwiąże moje wewnętrzne problemy. No, bardzo często to jest droga donikąd, czego świetnym przykładem jest Michael Jackson, tak? Który się operował kilkadziesiąt razy. Jemu w wyniku tych różnych zewnętrznych operacji twarz się zaczęła rozpadać, on nadal był niezadowolony ze swojego wyglądu. I teraz w odniesieniu do seksualności może być podobnie, że człowiek będzie przekonany, że ta zewnętrzna zmiana narządów płciowych rozwiąże wszystkie jego problemy, on się operuje i nadal się okazuje, że to jest nie to. I pewnie Państwo znają takie doniesienia prasowe, gdzie ludzie próbują się jakby reoperować, tak? Wrócić na poprzednią. Kiedy dochodzi do samobójstw, kiedy oni się już zoperowali i okazuje się, że to nadal jest coś takiego, co ich nie zadowala, tak, nie satysfakcjonuje. Dlatego tutaj myślę, że bardzo ważne jest, żeby w tych wszystkich procedurach medycznych dotyczących właśnie, tutaj taka dygresja, ale ważna, bo my się cały czas poruszamy w obszarze języka. Tutaj nawet osoba wprowadzająca użyła takiego określenia zmiana płci. Czy tak rzeczywiście jest Państwa zdaniem? Czy to jest zmiana płci, że my komuś zrobimy waginoplastykę albo z mięśni przedramienia ulepimy sztucznego członka? Czy to jest zmiana płci? No nie. Dlatego, że płeć jest warunkowana na te sposoby, o których tutaj mówiły obie panie profesor. Jest bardzo różne skomplikowane zjawiska, głównie o charakterze genetycznym, ale oczywiście nie tylko. Natomiast to, do czego te osoby są jakby zapraszane, czy to, co jest im proponowane, to jest po pierwsze jakieś operacje w zakresie zewnętrznych narządów płciowych. Tam oczywiście najczęściej nie ma przeszczepiania gonad. Czyli, że na przykład jeśli to ma być ktoś, kto wygląda jak mężczyzna, to ma członka zrobionego właśnie z tych mięśni przedramienia. Ma jedno jądro sztuczne zrobione z silikonu, a drugie to jest taki mały zbiorniczek, w którym jest substancja, która pozwala na bądź erekcję, bądź na wycofanie erekcji. I to jest tyle. Także to nie jest nawet... Tak, możemy przeszczepiać różne narządy. To nie jest tak, że w ramach tych operacji my przeszczepiamy komuś rzeczywiście członka, jądra i tak dalej, tylko to jest pewnego rodzaju chirurgia rekonstrukcyjna, czy jak to nazwać. Więc to nie jest zmiana płci. I myślę sobie, że w wielu wypadkach warto by, nim się posuniemy do tych działań, które są bardzo poważnymi operacjami, często z bardzo poważnymi konsekwencjami somatycznymi, wpierw zajrzeć do jakby umysłu tego człowieka, przyjrzeć się temu, co tam się dzieje i starać się zrozumieć, dlaczego on się nie może pogodzić ze swojej biologii, ze swoją psychiką, tak, czy swoim z takimi uwarunkowaniami psychologiczno-społecznymi. I dlatego dla mnie jest czymś niezwykle ryzykownym to stopniowe przesuwanie granicy, kiedy my już zaczynamy podejmować działania medyczne, coraz wcześniej. Dlatego, że do tej pory czekano z jakimikolwiek działaniami, najlepiej do wieku dorosłości. Tak? Czyli, że zgadzano się na jakieś działania w tym zakresie, czy to hormonalne, czy to te właśnie rekonstrukcyjne zabiegi, no powiedzmy, jak człowiek miał przynajmniej te naście lat. Natomiast to, co jest najbardziej niepokojące, to teraz, że pojawiają się na przykład zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego, żeby już u 5-letnich dzieci takich zmian dokonywać. Zmian, które potem mogą być jakby nieodwracalne. Często z dramatycznymi konsekwencjami dla zdrowia psychicznego. Być może Państwo słyszeli, była taka historia w latach 60., gdzie
bo dwoje bliźniaków, jednemu w trakcie procedury obrzezania uszkodzono członka. Dokładnie. I ta historia, która właśnie polegała na takim swobodnym manewrowaniu czy manipulowaniu płcią i zmieniania ją, doprowadziła do samobójczej śmierci, z tego co wiem, obojga tych dzieci. Także my jesteśmy, można powiedzieć, zagrożeni, że w imię pewnych ideologicznych założeń, które w wielu wypadkach no, nie będą miały charakteru zindywidualizowanego, będziemy kierowani się no właśnie czymś, co jest deklarowaną chęcią, ale ludzie różne rzeczy deklarują, że chcą. Na przykład ludzie deklarują to, że chcą się zabić, no, mają myśli samobójcze. Nie? W psychiatrii to jest dość powszechne zjawisko. Jeśli my byśmy powiedzieli, no okej, chcesz, to bardzo proszę, to jest najprostsza droga do tego, że tracimy tego pacjenta. I nie może być tak, że w medycynie podstawowym, a wręcz jedynym kryterium, które będzie decydowało o losach pacjenta, jest to, czego on chce, czego on nie chce. Dlatego, że chcenie ludzkie się zmienia. I że nieraz coś, czego my chcemy teraz, za 3 tygodnie już chcemy czegoś innego. I dlatego warto, myślę, w każdym wypadku przynajmniej się zastanowić, zasięgnąć opinii lekarzy różnych specjalności, bo to, co tutaj właśnie pan doktor mówił o tym, że no pytano, ale tylko psychiatrów, tak? Nie spytano endokrynologów, nie spytano genetyków, że ten rodzaj takiego redukcjonizmu jest ogromnym zagrożeniem medycyny. Proszę zobaczyć, w kategoriach płci i seksualności nagle jest tak, że nasza płeć w sensie no, tego, czy my się czujemy mężczyzną czy kobietą, nagle ma być redukowana li tylko do kwestii psychospołecznych. Ta biologiczność jest jak gdyby zapominana czy unieważniana, a nagle w kwestiach orientacji seksualnej wszystko jest redukowane do kwestii biologicznych, a czynniki psychospołeczne są kompletnie zaniedbywane czy lekceważone. Czyli, że można powiedzieć, ta strona dokonuje takich, nazwijmy to ta strona LGBT, tak, czy to, dokonuje różnych, ale za każdym razem redukcjonizmów, myślę, w wielu wypadkach ze szkodą dla pacjentów. Na koniec mogę powiedzieć, że zdarzają mi się też tacy pacjenci, którzy właśnie gdzieś tam borykają się ze swoją tożsamością seksualną i oni mają poczucie, że oni są obiektem tak masywnej indoktrynacji, takiej społeczno-medialnej, że, no jakby, że ich głos w ogóle nie jest słyszany. Tak? Nawet jest taka strona, zdaje się, internetowa, The Voice of the Voiceless, gdzie te osoby, które mają coś, co z angielskiego jest nazywane unwanted same-sex attraction, tak? Czyli to niechciane pożądanie tej samej płci, że oni mają takie poczucie, że im jest wskazywana tylko i wyłącznie jedna droga jakby rozwoju, tak? czy droga, którą mogą iść, kiedy życie i praktyka pokazują, że te drogi są różne, tak? Że przecież jest cały szereg osób, które mając niechciany pociąg do tej samej płci, nagle odkrywa swój potencjał heteroseksualny i wcale nie jakby że oni odkrywają te swoje możliwości. Także tutaj bym powiedział, że jest bardzo ważne, żeby nie ideologia decydowała, tylko żeby za każdym razem to było zindywidualizowane podejście do pacjenta. To tyle z mojej strony.